Okej, okay, już się nagrywa. Hej wszystkim, z tej strony Pygy, a to jest kolejna sesja z Persony 4. Więc, no, co mamy dziś do roboty? Idziemy dalej, kurde, zwiedzać dalszy dungeon, ten straszny i okropny, który ma dużo pary i hot stadów. Chodź Teddy. Tak, szukajmy jego, bo to się nigdy nie skończy. Tak przy okazji, no, tak jak powiedziałem wcześniej, spróbuję dojść jak najdalej tylko mogę z moim małym SP, ponieważ no... O, już lepiej. Tak, tak, to jest problem z analogiem. Pff. Ale to nic, wystarczy pieprznąć pada i wszystko, kurde, magicznie się ten... naprawia. Właśnie, czyli no... ogólnie... Jak jeśli coś wam nie działa, weźcie młotka, rozwalcie to i od razu wszystko będzie lepiej. Kurde, się nie zrespiła skrzynka. Tak więc no, moment. Status. Jak tam z naszym SP? 24, 22, 14, 26. Dobra, w takim razie. Yosuke i Chie będą używać fizycznych ataków. Ja nie wiem, co będę robić, Yukiko też nie wiem, co będę robić. Tak czy owak. Przynajmniej, żeby jeszcze to piętro przejść, nie? Soul Drop! Aż trzymam. Może nie będzie aż tak źle. O, czystki razy 9. Tak sobie pomyślałem, że może mogę już mniej więcej zaczynać otwierać te skrzynki na tych piętrach, no nie? Bo jednak 9 to dość dużo i... Kto wie, może jednak nam coś trafi się fajnego. Co wątpię, ale walić. Nie będę, kurde, się nim przejmował, bo i tak go nie rozwalę. Mimo tego, że byłoby fajnie, jakbym go rozwalił, ale nie ma wyjścia z moim szczęściem. Tak więc, by the way, ludziska, co tam u was słychać? Bo ten... ja wam teraz szczerze powiem. O. Tak, ale jednak muszę użyć tych fizycznych, nie? Kurwa! Dawaj, Yosuke! Dobra, więc tak, szczerze mówiąc, ja jak na razie, jeżeli chodzi o let's play'e, to moje przesyłania będą nieco nieregularne, że tak powiem. Let's go! Ponieważ no, pod koniec marca mam jeden egzamin, no nie, z księgowości, a to jest coś naprawdę dużego. Mimo tego, że zbytnio się nie boję, to... ta, przeżyję. Albo wiecie, w sumie buffu użyj, na pewno to ubije ich, nie, i będę musiał kuć, no nie. Chociaż to, mimo tego, że to jest jeden, to jednak będę musiał na to uważać, bo niby z księgowości jestem okej, no nie. Był też tam któregoś dnia sprawdzian, no nie, jako kurde jedyny w całej klasie go ukończyłem i dostałem dobrą ocenę, no nie, ale jednak na laurach nie należy spoczywać i trzeba uważać na siebie, szczególnie na studiach, bo kurde te to zawsze coś spierdolą. Później będziesz miał depresję. Wiecie co, w sumie może nawet nie będę eksplorował teraz. Będę bardziej skupiał się na chodzeniu. Chociaż z drugiej strony, z naszymi levelami jak na razie, to będę musiał walczyć. Ponieważ no... O kurwa, dobra, ciebie mogę rozwalić. GIL! Tak więc no... Tak więc jakby było coś nie tak, to już wiecie. O kurde, jestem zajebisty! Lubię ryby! Są bardzo zdrowe! Haha! Dobra. 130 expa... O! Super! Tak i przy okazji, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, to... prawdopodobnie będzie dwugodzinna, bo... dzisiaj mam zamiar tylko z... o! Czestki! Super! Mam zamiar ogarnąć tylko tutejszego bossa, ostatniego w tym dungeonie i to wszystko, bo... z wiadomych przyczyn, nie? Bo...
Jeszcze będę musiał dzisiaj trochę pokiblować nad książkami, nie? Żeby moja wiedza wzrosła. I żebym, kurde, zdał to gówno. Ponieważ, no, egzamin mam teraz... dzień, ten ostatni czwartek tego miesiąca, no nie? I później mam 2 tygodnie wolnego. O kurwa. Mam pomysł. Soul Drop na Josku. On ma chyba Magaru. Masz Magaru, nie? Oczywiście, że nie! 4-8, o, stracimy 2 SP niż ten. To jakby miał Magaru, ale nieważne. Tak więc no, później mam 2 tygodnie wolnego. Później będę mógł zobaczyć, jak mi tam poszło, no nie? Pokażą mi moją kopię, będę mógł tam pójść. I potem, oczywiście też w czwartek, od razu po 2 tygodniach wolnego i później druga sesja, no nie, ja bym raczej chciał wszystko ogarnąć podczas pierwszej sesji, żeby mieć już spokój potem, no nie? No, co ty nie powiesz, Yukiko, ale musimy się lać, bo inaczej umrzemy, bo będziemy mieli za mały level. Tak czy owak, no. Wkurzające sprawy, ale co zrobisz? Oh my god! Zabijam muki. Wynoszę śmieci. O, no ja pierdolę, oczywiście jebany tygrys, nie? Spierdalaj. W sumie teraz tak patrzę, to coraz częściej fizycznie... O! Dobra, nasza czyje! Dobra robota, jestem z ciebie zadowolony. Potęga zielonego kwadracika. Pierdol się! Pierdol się! Ty kurwo jebana! Nienawidzę, nienawidzę tych tygrysów. To chyba słychać po mnie, nie? Kurwa pierdolone gówna. Ale hej, dobrze, przynajmniej był jeden. Co by tutaj użyć? Wiecie co? W sumie jebać soul dropy. Jeden dla Joska dam. I tak, i skill. O! Tak będzie git. Ale będziemy musieli uważać jednak dalej na SP! O! O nie! Możemy spróbować. I tak daleko nie zaszedłem. Co to kurwa za gówno? Trzeba spierdalać. Ale dobra, spróbujemy i tak ich dobić. Chyba ogień na nich dobrze działa. Jest! Let's go, bitch! Ale no, jak przeżyjemy tą walkę, to oznacza, że po prostu... Tylko tyle. To następny, on następny, o nie! Cije! Liczę na ciebie. Okej, nieważne, ty i tak padniesz. Okej, dobra, nieważne, wy i tak padniecie. Pist? Nie, wiecie co? Nie, nie będziemy uciekać. Tak, pewnie popełniłem największy błąd mojego życia. Kurwa! Dawaj, trzeba jednego chociaż kurde ubić. No co jest z wami?
John's hurt. Hurry and heal her up. No good. I tyle. Jebać tych skurwysynów. Zmarnowałem moje SP, walcząc z tymi zjebami. Ale no. Teraz już wiemy na 100%, że nie damy rady i musimy, kurde, stąd spierniczać. Więc zrobimy tak. Się pouzdrawiamy. Jak tylko, kurde, możemy. Okej. Ja mam Die? Nie mam! Ale dobra, i tak będziemy unikać wszelkie walki i... Można powiedzieć, że to piętro jest już Snuff Soul. Super! Tego mi było trzeba, ale... Nie, to zostawię na ten... To będzie na walkę z bossem. I przy okazji... Dobra, to piętro jest wyeksplorowane. Możemy stąd spierniczać. Pójdę piętro wyżej. O nie, kurwa. Wypierdalaj, Muk! Nie! Aha! Kurwa! Mam jeszcze ten... O kurwa, nie. Wypierdalaj! Będę płakał, Teddy! Kurwa, dość! Spierdalam stąd, jebane pedalskie halki Hogany, kurwa won! Nienawidzę was! No chuja Wacława! Tak, będę przeklinał, bo mi się to podoba, jak wam się to nie podoba, to pierdzielać. Ale hej, przynajmniej jak wrócimy, to z pełną gębą, bo mam dużo kasy, na pewno jeszcze się sprzeda dużo materiałów. I się ponakupuje dużo gówna. A! Amans! Chłop ma coś, co nazywa się dumą. He, nigdy nie przegram. Niedobrze. Para jest coraz gorsza, więc nie mogę wam powiedzieć, gdzie jest Kędzior Kundel. Może już czas, żebym przestał być waszym przewodnikiem. Daj spokój, Teddy. No energy or help. Zamknij ryj! Idziemy dalej, przynajmniej jeszcze jakąś tą skrzynkę. Dobra, nieważne, nie będziemy brać żadnych skrzynek, bo pierdzieleni przeciwnicy są. Let's fucking go! Oh god. Czyli no, wyjdzie na to, że w 2-3 dni przejdę ten dungeon, ale to nic. Lepiej, kurde, 2-3 dni niż... zero, kurde, SP iść dalej, nie? Daj mi coś fajnego! Pogłaskam cię! Nie, dobra, spadaj. Właśnie, przynajmniej jak... Właśnie, co tam z moimi personami się... Ten... A, okej. Dobra, jest git. No i spadamy! Co ze mnie za pro MLG player, który nie potrafi jednego dungeona w jeden dzień przejść. Ale trudno. Jednak trzeba się przegrupować. Welcome home! Hej, Nanako. Masz coś w lodówce? Dzięki czemu moja odwaga wzrośnie? Nie! Nie widzę nic ciekawego. Ale hej, przynajmniej save'nę. Ponieważ mogę. Jestem uzależniony od zapisywania. Tak więc no, idę spać. Następnego dnia pójdę ponakupywam coś. Ponakupuję raczej. I no, bo teraz raczej nic już nie zrobię. Jesteś zbyt zmęczony, żeby coś robić, bo przez eksplorację w TV. Gówno prawda. Jakoś nie widzę takiego status problemu. W Personie 3 przynajmniej pokazywali coś.
Class have ended for today. Tak, tak, wiem. Dobra. Więc idź do miasta. Mam dużo kasy, powinienem coś dobrego kupić. Central Shopping District. O, lubię tą piosenkę. W sumie ogólnie soundtrack z czwórki jest fajny. Chociaż który personowy soundtrack jest moim ulubionym? Ciężko powiedzieć. Jedynka i dwójka to takie klasyczne SMT, a 3, 4 i 5 takie bardziej japońskie, animu style. Ale no, kurde, dwa razy, nie, zaraz, 12 tysięcy, nie 18. Chciałem powiedzieć, dwa razy tyle, kurde, dostanę kasy, co mam w kieszeni. Drański miecz, dobra, możesz mi, kurde, nie robić wszystkiego po kolei? O mój Boże! Tak, rozumiem, lubisz robić ekwipunek. A ja lubię, kurde, jak wszystko jest poręczne. O, Snuff Soul 2K kosztuje, ale nie sprzedam tego oczywiście. Powinienem jakieś armory ponakupywać? Czy tam bronie? O, to dużo, kurde. Dużego boosta mi da. Dla czyje buty bardziej się przydadzą, bo ona bije fizycznie. Ale 20 kafli? Za zasrane buty! Dobra, tam Yukiko to tam walić, ona tymi wachlarzami tak nie rozpęta trzeciej wojny światowej. Ta. I git. Dobra, i resztę wydamy na przedmioty leczące. Przy okazji, czy będę mógł ogarnąć picia od SP? Chyba nie. Kurde, nie. Dobra. To teraz. Oczywiście, że ze dwa gochomy trzeba kupić. Vanish Bole. Tak, tak, welcome. Gohom Z2, żeby było na zbyciu. Vanish Bole Z2. Okej, okay, i teraz. Ointment, Value Medicine, Medical Kit, o! To Z2. Revival Bidów. Niech będzie. I na nic więcej mi nie jest stać, hura! Czyż to nie super? Dobra, więc co ja teraz mogę zrobić? Iść do Junes! Nanako by mi zazdrościła do jasnej ciasny, ja cały czas tylko do Junes chodzę. Ja też chcę! Nie, Nanako, nie chcesz. Tak, let's go. W sumie może jak dzisiaj Liseła pogłaskam, to może mi da coś specjalnego. Za friko. Nie mówię o jego serwisach, oczywiście. Yo! Enter the TV! Alright, let's go! Błagam, żeby dobrze mi poszło. I ten, właśnie. Kiedy kolejny miniboss będzie. Jej, hej wszystkim! Cieszę się, że was tu widzę. Dzisiaj też szukacie? Dajmy z siebie wszystko i uratujmy go! Grr! O, nie jest zadowolony, ale i tak go pogłaskam. Nie wygląda na zbyt zadowolonego. Kurde, spadaj! Akurat dzisiaj potrzebowałem twojej mądrości i wiedzy, a ty pokazałeś mi, kurde, dupę. Grr, jak... Czemu mnie nie kochasz, lisie? Zero ifu dla ciebie, skurwysynu zboczony. Dobra, jakby to tutaj ogarnąć? No nie ma jak ogarnąć, trzeba iść dalej, nie? Tak więc przy okazji, tak a propos gówna, no nie, jak wcześniej wspomniałem. Reklamy! Pewna reklama mnie ten... w pamięci, kurde, została przez jej dureństwo. No nie, otóż to reklama Chipikao. Nie?
Jak, zapewne ją widzieliście, ale dla tych, co nie wiedzą, to mniej więcej streszczę, więc tak. Są jakieś głupie dzieciaki, który jeden jest szary i wygląda, jakby w każdej chwili mógł wykitować. I żrą swoje te... Sripikao, o kurwa, co to? Okej, dobra. One mogą wybuchać, muszę uważać. Chwila, zaraz powiem co i jak, tylko że... Żeby kurde... Na ogień były podatne. O. To... Atak. Jak ma mało HP, to zaraz będzie wybuchać gówno. Wypierdalaj. Okej. Ty. Okej. Ty! I możemy fizycznymi wykończyć. Uuu! No nie? I teraz tak, i te żrą te całe kurde gówna, no nie? I żetony z naklejkami emotkami, no nie? I tam przyklejają, ich mordy się w emotki zmieniają, o kurwa co to? Co to jest od expa? Czekajcie! Gdzie kurwa mój internet? Ach. Moment! Nie Google Chrome, kurwa, Firefox! Żeby to był exp i żeby dobrze mi poszło. Jakby co, to zawsze kurde mogę wczytać zapis, nie? No kurwa, ładuj się szybciej! Niech będzie Google Chrome, kurwa! Białe okienko mi wyskoczyło, nie? To kurwy nędzy! Ach, persona... Za gówno! 4... Arcana Chance. Ja pierdolę, jak to kurwa działa powoli. No i teraz Firefox się włączy, wypierdolił na cały ekran. Paszą won zjebie, kurwa. Nie, teraz oczywiście wszystko będzie... Ugh, wypierdalaj. Dobra, czekajcie chwilę. Moment, moment, wiem, że to nie jest fajne patrzeć na to. Moon, moon. Jest, to jest od expa! I akurat na początku Dungeona. Tak. Tak! I... Jest! Będę podwójnego expa dostawał! O, już dostałem! Amazing! Kurwa! O! Ale żem się podniecił. To idziemy teraz, nie ma szans! Musimy wszystkie walki ogarniać. Tak, jak nie tak jakbym... Kurde, nie ogarniał tych wszystkich walk. A tak czy owak, wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Może Zio na... Nieważne. Ale wydaje mi się, że Zio chyba na nich dobrze działa. Niech będzie Maragi walić. Ta? Yes! Ja też umiem liczyć. Błagam, błagam. Jest! Mam was, skurwysyny! Tak więc no, teraz jak już pójdzie z górki, to może, to mogę dalej mówić, nie? I one tam naklejają te całe emotki, ich mordy się zmieniają w emotki i ten zły się pokazuje. Ale ci pikało z żetonami emotkami! Zdobędę je wszystkie! I później się teleportuje do dzieciaków. Wy z małe zjeby dawać mi kurwa te jebane żetony, bo jak nie, to kurwa was pozabijam. Nareszcie Magaru, dziękuję. I później ten się Sripikao pokazuje. Hej dzieciaki, pokażemy mu, gdzie raki kurde zimują! A teraz bierzcie wasze ulubione cegły, azbest i gówno! No nie, i tam patrzą, jak pokazane, jak oni wszystko to żrą. Współczuję temu dzieciakowi, co je gówno. Nie. O kurwa.
I tak, dobra, mam tylko, mam bufule też. I tak, i później oni tam żrą i tam tymi się bawią naklejkami. I w sumie fizycznym. I później ten, oh my god, naklejają naklejki na niego i jego łeb się zmienia w małpę. I hurra do jasnej cholery, ja pierdzielę, nie cierpię tej reklamy, bo jest taka debilna. Po co kurde kto, jakiś kurde zły koleś chciałby jakieś zasrane żetony z emotkami i naklejkami, do jasnej cholery. Ma tyle kurde pieniędzy, on ma swoją własną bazę złowieszczą. Do jasnej cholery, o nie. Do jasnej cholery. Równie dobrze on mógłby kurde pójść do sklepu i sobie kupić to. I by miał te jego zasrane emotki. Zamknij ryj. A! A nie, sobie miecza nie kupiłem. Dobra. Wypierdzielaj, gnoju. Wiesz, jako że teraz znamy ich słabości, to myślę, że pójdzie mi lepiej niż powinno. O ile nie padnę, to też może się zdarzyć. Tak myślę, że jak się moja arkana skończy, będę już normalnego expa dostawał, to wrócę, użyję go homa, wrócę i zapiszę, żeby ten kurde mój triumf nigdy nie został zamazany przez karty historii. W sumie skill. Dia. I jest git. Wiecie co? Otworzę jedną skrzynię. Zobaczymy, pewnie jakieś bezwartościowe gówno mi się trafi. Albo jest też mała szansa, że coś dobrego. O! Kintabi Gusoku. Nowe buty dla Chie. Chyba sobie kurde jaja robicie, to po chuj ja 20 kafli wydawałem, no! Ale 70 hit z drugiej strony jest. Nie, wolę żeby kurde moje ataki jednak były celne. Przy okazji szkoda mi tych 20 kafli, które wydałem. Oh my god! Okej, no. Reklamy są czasami po prostu głupie. Aż kurde się nadziwić nie mogę, że kiedy byłem mały, to zawsze myślałem sobie, kiedy następne reklamy będą. No nie no! Nienawidzę tych zjebanych tygrysów. Och, zabiję je wszystkie. Dobra. Dawaj mabufu. Magaru? Żeby kurde ta łapa na coś była podatna. Oczywiście, że na nic. A ja dalej SP marnuję, nie powinienem tego robić. W sumie czyje to mogę SP zmarnować, chociaż z drugiej strony. Zrobimy tak. No. Powinienem fizycznymi teraz je napierdalać. Który został zrebelionowany? Nieważne, i tak w pierdol dostanął. BUM! Dobra robota ci je. O, o! Nie! Nie mnie! Aaaa! Ale dobra, nie poszło źle. Gdyby to był krytyk, to bym śpiewał inną piosenkę. A propos śpiewania, ostatnio mi wpadło do ucha Your Reality z Danonki Danonki Literature Club. No nie? Dobra, walić, jest okej. I sobie teraz podśpiewuję to. Oczywiście nie pokażę, jak śpiewam w internecie, bo zaraz będą miliony memów na ten temat. Przy okazji nienawidzę mojego głosu, więc bym chyba zginął, jakby coś takiego było. Wystarczy, że ten raz zaśpiewałem i teraz tego kurde żałuję.
Teraz tylko, a zaśpiewaj, zaśpiewaj! Nie, kurde, nie śpiewam. Bądźcie podatni na lód. Pierdol się. Wisz jest Raven. Chyba Wisz jest Huiven, am I right? Okej, okay, Ubi. Dobra. I dobra. Nie, nie są podatni na buffu. Chyba na wiatr, ale nie będę zużywał Joska SP. Walić to, kurde, fizycznymi! Ta. Dobrym byłoby... Dobrą ideą byłoby uzdrowienie go. Tak czy owak, lecimy dalej! O-o! Ja pierdzielę, ten szał będzie... Będzie obusiecznym, kurde, toporem, na serio. No niby będą mieli przeciwnicy bardzo mocno obniżoną obronę, ale z drugiej strony będą napierdzielać po milion, kurde, obrażeń, nie? A tego, kurde, nie chcę. Tak czy owak. Skill. W sumie nawet medię można tutaj użyć. Jedną. Lecim. Więc tak. Ile tutaj będzie pięter? Chyba z 10, o ile dobrze pamiętam. Więc no, ten dungeon będzie nieco dłuższy od poprzedniego. O kurwa! Wal się. Czy możecie w nas nie napierdalać choć raz? Ma buffu. Jak jest ich więcej, to będę napierdzielał z czarów. Okej. O, oczywiście, że nie trafiłem. Czemu miałbym trafić? Beast, beast, beast. One for all and one for one. Good answer. Chyba, nie? Zginęli. To się liczy. To jest najważniejsze. Chyba będę musiał kolejną medię użyć. Tak mi się wydaje, taką mam nadzieję. O! O nie! Ale dobra, i tak się cieszę, bo dużo expa żeśmy dostali jednak. Zamknij ryj! O nie! Kurwa! No i zajebiście. Zio! 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 Będę płakał wtedy, jak mi się to, kurde, będzie chciało! Bo ja jestem bardzo płaczącym kolesiem. Nie, nie, to zły moment. Następnego możesz, jak będziesz chciał. Ale na pewno nie będziesz chciał. Oczywiście, że nie. A kurde, szkoda, bo chciałem wam pokazać całe te... te całe follow-up strajki, które mogą robić od czasu do czasu. W sumie w Personie 3 Portable coś podobnego było. Więc no, jeżeli Personę 3 oglądaliście, to wiecie, o co chodzi. Ja chcę tu kropelkę. Kropelka oleju. A dobra, niech będzie zombie. Księżyc. Chariot, co to jest? Czekajcie. A, okej. Albo zmniejsza zwinność, albo ją zwiększa, ale nieważne, równie dobrze mogę zobaczyć, co z tym będzie. Zmniejszy. Dobra, dobrze, ghoul niech będzie i tak nie będę go używał. Yes, you did, bitch! Nie widzisz, że cyferka ci wzrosła? Okej, idziemy dalej! Przy okazji jeszcze, jak już... Kurde, tutaj widzę te niewyeksplorowane miejsce, to pójdę tam. Wiecie, w prawym dolnym rogu. Widać na mapie przecież, nie? Tak więc no, o czym mogę tam jeszcze pogadać? Bo w sumie to zbytnio dzisiaj nie mam specjalnie tematów na gadanie, bo... Sam nie wiem, jakoś tak ostatnio się nie... O! Ja się nie wysypiam zbytnio. Diamond Shield.
Rakukadża dla wszystkich? Czyżby to było to? Ej, no kurde, gdzie to jest? Jest tutaj. Tak jest! To jest to, co chciałem. Znaczy no, to bardzo mi się przyda. To chciałem powiedzieć. Gdzie są moi kompani? Bitches, gdzie jesteście? Utknęliście, kurde, w drzwiach! Pojebało was! Oh my fucking god!